Zintegrowany Informator Pacjenta, w skrócie ZIP, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Można się zalogować na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod nazwą ZIP. Tam wpisujemy swoje dane, drukujemy wniosek i przychodzimy z tym wnioskiem do punktu Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli albo do siedziby we Wrocławiu, albo do którejś z delegatur w Jeleniej, Legnicy lub Wałbrzychu. Wtedy otrzymujemy hasło i login do naszego konta i możemy w pełni korzystać z serwisu. Znajdują się tam wszystkie informacje o NFZ. Ale nie tylko. Znajdziemy wszelkie informacje dotyczące EKUZA, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Znajdziemy środki, które zostały przeznaczone na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na nas, czyli na podstawową opiekę zdrowotną, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, na szpitalnictwo. Tam możemy zweryfikować, czy to, gdzie byliśmy u danego lekarza, co pamiętamy oczywiście, nie zgadza się z tym, co jest w systemie. A jeśli się nie zgadza, może to oznaczać, że lekarz lub ośrodek zdrowia, korzystając z naszego PESEL-u, pobrał z NFZ nienależne mu pieniądze. Jeżeli stwierdzimy, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i nas dotyczy, można ją zgłosić w delegaturze NFZ. W Jeleniej Górze było już kilka takich przypadków.